na banana. Siema. Dzisiaj kupiłem nowy sprzęt. Zobaczcie i sami ocencie. Taki tani, że się w pale nie mieści. Nowy Cross. Cross Black. Edycja 6.2. Tani. 1000 zł. Za takie pieniądze to mógłbym nawet... No, nie powiem, że nie będę ja do końca życia bananów, ale opłaca się wydać. Hakuna Banana. Można na nim szaleć, można na nim jeździć wolno. Jest dla kobiet, jak i dla mężczyzn. No i w sumie dla gimbusów. Rower jest leciutki, waży tylko 10 kg. Małe dziecko nawet go podniesie. Nawet kobieta w ciąży. I mały gory. Hakuna Banana. Cross ma fajne przerzutki. Shimano, Altus. Się fajnie na nich jedzie pod górkę, jak i z górki, na korzeniach, na chodniku, na asfalcie. Nie wspominając, ma koła wzmacniane po to, żeby można było sobie poszaleć. Jak to goryle lubią! Jedna wada jest, tylko taka, że nie ma bidona. I gdzie ja kurwa wsadzę banany? Nóżki to tam nie ma, bo to sportowy rower, ale to zawsze można sobie dokupić. U nas w Afryce teraz jest 30 stopni. Jedziemy nad jezioro, jedzie z nami, z gorylami. A nie wspominając, byłem u kosmetyczki i se wydepilowałem ciałko. A teraz jest 30 stopni i jadę na plażę. Jedziemy na plażę. Hakuna Banana.